Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont4U i dzisiaj to, co lubicie najbardziej, czyli porady budowlane. Pokażę Wam krok po kroku, jak złożyć konstrukcję sufitu podwieszanego na podwójnym ruszcie krzyżowym i pokażę Wam mój sposób na montaż paroizolacji. Zapraszam na film. Zaczynamy od wyznaczenia wysokości naszego pomieszczenia. Do tego celu oprócz miarki oczywiście potrzebujemy laser. Ja akurat mam taki laser, który rzuca nam promień dookoła 360 stopni. Też Wam polecam takie lasery, dlatego bo ustawiacie go raz i macie z głowy. Jeżeli wiecie już na jakiej wysokości chcielibyście podwiesić sufit, czyli mieć wysokość pomieszczenia, pamiętajcie o tym, żeby do wymiaru docelowego doliczyć 2,5 cm, dlatego bo grubość dwóch płyt to jest właśnie 2,5 cm, tak więc musicie doliczyć ten wymiar. I w moim wypadku akurat jest tak, że jeżeli na przykład pomieszczenie ma być na gotowo 260 cm, ja ustawiłem laser na wysokości 262,5 cm. Tak? Jeżeli płytujecie pojedynczo, to musicie po prostu dodać 1,25 cm. Ja wykonam sufit tutaj w konstrukcji podwójnej krzyżowej i teraz profile, do których będę kręcił płyty, czyli te profile nośne, rozmierzam w ten sposób. Maksymalny rozstaw to jest 150 cm. Oczywiście w różnych systemach może być różnie, tak? Ale mówimy tutaj o maksymalnym rozstawie. Czyli pierwszy profil daje na odległości 10 cm od tej ściany, bo to jest profil pomocniczy, do niego będziemy kręcić płyty. Nie kręcimy płyt do profili przyściennych, tego nie wolno robić. Drugi profil daje 50 cm, ale od tej ściany, nie od tego profila, tylko od tej ściany, tak? No i później już co 50, co 50, co 50 i tak do samego końca i również na końcu daje tutaj profil pomocniczy 10 cm od ściany. Analogicznie sytuacja wygląda z drugiej strony, czyli robimy tak samo. Pamiętajmy tylko, żeby rozmierzać oczywiście od tej samej ściany, tak? Czyli rozmierzamy od tej, a nie od tej. To jest raczej logiczne. I to są profile, do których będę kręcił płyty. Płyty będę kręcił w poprzek tych profili, czyli one pójdą w tą stronę. Jeżeli konstrukcja krzyżowa, to potrzebujemy jeszcze profile główne. Profile główne dajemy maksymalnie w rozstawie co metr pomiędzy sobą. I tutaj akurat te belki są w odległości około tam 90 kilku centymetrów w osi pomiędzy sobą, tak więc ja dam profile bezpośrednio pod tymi belkami. Do tych profili będę montował wieszaki. I tyle, cała filozofia. W tą stronę dajemy profile główne, w poprzek dajemy profile nośne, ale najpierw docinamy przyścienne i pokażę Wam patent, jaki wymyśliłem z przyklejeniem paroizolacji właśnie do tych profili. No i dobra moi drodzy, słuchajcie, teraz pomysł, który urodził mi się w głowie dosyć niedawno i tak sobie pomyślałem, że go na tej budowie przetestuję. Chodzi o montaż paroizolacji do po prostu konstrukcji suchej zabudowy. I tutaj właśnie mówimy o sufitach podwieszanych. Ja zazwyczaj po prostu sklejałem szczelnie do profila przyściennego. Wiem, że niektórzy fachowcy naklejają sobie do ściany jeszcze na jakiś tam uszczelniacz tą paroizolację powyżej profili przyściennych. Niektórzy po prostu przyklejają i też tak robiłem, że obcinają sobie tam zaraz przy przyściennym, dodatkowo jeszcze po obwodzie uszczelniaczem sobie jadą. Są różne metody i dzisiaj ja sobie wymyśliłem taką metodę, że po prostu przykleję paroizolację do profila przyściennego, a przykleję ją na taśmę akustyczną. Powiem Wam, że i tak tutaj na tej budowie, zgodnie z życzeniem inwestora będę naklejał taką taśmę piankową akustyczną. Na pewno wszyscy ją znają, ci co wykonują Soham zabudowę. I postanowiłem podczas przyklejania tej taśmy dokleić kawałek paroizolacji. Tutaj wyciąłem sobie taki właśnie kawałeczek. On ma szerokość tam około 20 cm i po prostu przykleję go sobie w ten sposób i dopiero tak przygotowane profile przyścienne zamocuję do ściany. Mam nadzieję, że ten patent
się sprawdzi. Podczas mocowania tych profili, no taka jest teoria moja w głowie, że ten profil przez tą taśmę dociśnie się do ściany i to stworzy nam jakieś tam szczelne połączenie właśnie paroizolacji ze ścianą. Nie wiem, czy to zagra. Moim zdaniem tak. Tak jak sobie mniej więcej na swój rozum to tłumaczę. Co wy sądzicie? No to oczywiście zapraszam was do komentowania tego filmu. Możecie wyrazić swoją opinię. Dobra, kleję i przykręcam przyścienne do ściany. No i tak to wygląda, moi drodzy. Ta folia paroizolacyjna jest mniej więcej w połowie tego profila. No zobaczcie, część jest przyklejona tutaj właśnie tej taśmy na profil, część na folię. To wszystko się ładnie trzyma. No i mam nadzieję, że to wypali. Dobra, biorę się za oklejanie resztę profili i działam dalej. Tak to, moi drodzy, wygląda już po zamontowaniu. Zobaczcie sobie. No powiem szczerze, że jestem dobrej myśli, bo dosyć gęsto to strzelałem i w miarę się to trzyma. Ta pianka bardzo mocno się docisnęła tutaj przez ten profil, tak więc wydaje mi się, że to zagra. Też w timelapsach pewnie przy okazji widzieliście, że od razu sobie zamontowałem wieszaki noniuszowe górne, czyli elementy, które są mocowane do belek jako nasze zawiesia. Tak to wygląda finalnie. Zobaczcie sobie. Mamy element górny, element dolny i to jest połączone ze sobą na takie oto właśnie przetyczki. Te otwory w tym elemencie i otwory w tym elemencie różnią się od siebie wymiarem ułożenia, czyli tam o jakieś 1-2 mm, co powoduje, że przesuwając te elementy mimośrodowo co 1 mm tak naprawdę mamy możliwość ustawienia wysokości tutaj podwieszenia tego sufitu. Bardzo fajny system, ja tylko na takich zazwyczaj pracuję, tak więc wychodzi trochę drożej, ale moim zdaniem pewniej, lepiej się to przede wszystkim poziomuje. Dobra, słuchajcie, docinam profile, składam sufit i widzimy się za chwilę. Konstrukcja podwójna krzyżowa prezentuje się następująco. Możecie sobie zobaczyć. Mam już ją pospinaną na łączniki krzyżowe, ale jeszcze nie mam jej wypoziomowanej. Za chwilkę będę poziomował. I teraz tak. Może się zdarzyć w ten sposób, że długość pomieszczenia przekracza 4 metry, bo profile mamy standardowo w długościach 4 i 3 metry. Tutaj akurat długość tego pomieszczenia to jest dokładnie 5 metrów i 4 centymetry, czyli po prostu no 1,04 nam brakuje i musiałem te profile przedłużyć. I teraz tak, przedłużamy takimi łącznikami wzdłużnymi. Zobaczcie, moi drodzy, tak one wyglądają. Zasada działania jest bardzo prosta, dlatego, bo
Wkładamy sobie ten łącznik wzdłużny w ten sposób w profil, łącząc obydwa profile ze sobą. Niektórzy skręcają tutaj po bokach na pchełki. Według mnie nie ma takiej konieczności. Nigdy na szkoleniach mi nie mówili o tym, żeby to skręcać. Tak więc tak to wygląda. Ja nie skręcam. Rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jest taka, że te połączenia nie mogą iść w jednej linii, czyli na przykład tutaj u mnie jest 7 profili nośnych i tak jak widzicie, mamy łączenie, mamy cały profil, mamy łączenie, mamy cały profil, mamy łączenie i znów cały profil, czyli po prostu raz jest łączenie z tej strony, raz jest łączenie z tamtej strony, czyli to jest zrobione tak na miankę i warto o tym pamiętać, tak więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o połączenie tych dwóch profili, górnego i dolnego, to łączymy je na takie oto właśnie łączniki krzyżowe. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Łącznik wygląda w ten sposób. To jest taki jakby haczyk, który obejmuje jeden profil i zahacza nam drugi profil, czyli w tym wypadku nasz profil nośny. Ten akurat no, tutaj w celach po prostu filmu nie założyłem jednego łącznika. Zakłada się je bardzo prosto, po prostu no, zatrzaskuje się jedno w drugie i po prostu no, sprawa załatwiona. Tak więc taki temacik. Ja tutaj, jakby ktoś z Was zauważył, sobie posklejałem część profili właśnie przy tych łączeniach, ustawiając równe wymiary pomiędzy nimi, żeby mi się to nie przesuwało, sobie posklejałem. Można te łączniki skręcić sobie tutaj na pchełki, żeby one się nie ruszyły, aczkolwiek no, ja nie mam pchełek, dlatego właśnie skleiłem. Dobra, biorę się za poziomowanie. Poziomowanie sufitu, gdy ma się w miarę dobre narzędzie, jest proste, łatwe i przyjemne, tak? No i do tego jeszcze szybkie. Ja mam laser, który w zestawie posiada oto taką tarczkę, która ma tutaj na górze magnesy. Tą tarczkę przylepia się do profila. Poziomując profile na suficie podwieszanym, tą tarczkę, czy tam ewentualnie no miarkę, jeżeli nie macie takiej tarczki, przykładacie bezpośrednio pod wieszakiem, tak? Czyli żeby to nie było w ten sposób, że wy poziomujecie sufit i tarczkę sobie przyklejacie tutaj, tak? No bo to jest bez sensu. Bezpośrednio pod danym wieszakiem, który chcecie sobie wypoziomować, przyczepiacie na magnes tą właśnie tarczkę. Laser ustawiacie w ten sposób, żeby po prostu linia tego lasera przy profilu głównym, który opiera się na profilu przyściennym, była akurat na środku tej tarczki. I teraz tak, bierzecie sobie tarczkę, ustawiacie ją sobie w ten sposób. No tutaj nie mam ani jednego wieszaka, tak naprawdę nie wiem, czy uda mi się jedną ręką wypoziomować, ale mam nadzieję, że tak. Ustawiacie sobie tarczkę bezpośrednio pod wieszakiem i tutaj podnosząc te wieszaki, widzicie, że tutaj te otwory zmieniają kolejność, że tak powiem, przelotu, tak? Czyli generalnie macie kilka tylko możliwości, żeby włożyć przetyczkę noniuszową, która wygląda w ten sposób. No i cały pic polega na tym, że musicie ustawić sobie tutaj na środeczku, włożyć tą przetyczkę i w ten sposób macie wypoziomowany wieszak. No niestety nie udało się jedną ręką, ale mniej więcej tak to powinno wyglądać. Czyli mamy na środeczku laser, mamy przetyczki założone. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze były dwie przetyczki na wypadek, kiedy coś się stanie z jedną, druga będzie trzymała. No tak po prostu w książce jest napisane i ja też tak robię. Tutaj te wieszaki musiałem niestety troszeczkę skrócić nożycami, bo były za długie. No i tyle. I teraz czeka mnie poziomowanie wszystkich tych wieszaków. No i dobra, moi drodzy, słuchajcie, tak jak widzieliście na timelapsach, paroizolacja już jest naklejona. I teraz tak, zazwyczaj wykonywałem to w ten sposób, że po prostu dojeżdżałem sobie tutaj do narożników, nadmiar obcinałem, albo sklejałem na taśmę dwustronną, albo po prostu jakimś tam uszczelniaczem. No teraz, tak jak widzicie, no zostawiona jest troszeczkę przerwa i plan jest taki, żeby tą folię
wywinąć na tą stronę i skleić na po prostu dedykowaną taśmę. I teraz na tą robotę zamówiłem sobie taką taśmę, to zamówiłem na Allegro, dedykowana taśma do folii paroizolacyjnych, do folii ogólnie budowlanych. Są też dedykowane taśmy, na przykład Isovera, Blue Delphin ma takie taśmy i tak dalej, tak więc no, wybór należy do Was. Ja akurat no mówię, no teraz sobie zamówiłem tą, w miarę korzystnie cenowo nawet to wyszło i tyle. Tak więc będę powoli to sobie odwijał do środka i sklejał tak, żeby to wszystko było szczelne. No i dobra moi drodzy, tak to wygląda już po przyklejeniu, po uszczelnieniu wszystkich połączeń. Według mnie jest ok. Kilka spraw, które tutaj wartych podkreślenia. Pierwsza sprawa to tak, te rękawy, które zrobiłem 20 cm, no to zdecydowanie za długie. Wystarczy 10 cm, to jest ogólnie pierwszy pokój, na którym testuję ten patent, więc następne pokoje będę robił z krótszymi zakładami. Jeżeli chodzi o taśmę, no to bardzo spoko taśma. Mogę ją z czystym sumieniem polecić. Mega klej, tak więc bardzo dobrze trzyma. Jestem dobrej myśli, że to będzie wszystko ładnie doszczelnione. I teraz tak, pewnie też Wasze wprawne oko zauważyło, że nie ma tutaj żadnego wyjścia oświetlenia. Otóż moi drodzy, po zapłytowaniu będziemy przerzucać przewody z góry i tam też z góry te przewody będziemy uszczelniać taśmą, tak więc no celowo to zrobiłem, żeby ten przewód mi nie przeszkadzał przy szpachlowaniu i przy płytowaniu. Kolejna sprawa, to też muszę o tym powiedzieć, bo tu jest ostatni profil główny. Teoretycznie pierwszy profil powinien być chyba zgodnie ze sztuką około 30 cm od ściany. No tam nie było belki, nie było się do czego dokręcić. Zresztą jak widzieliście uważnie film, to pewnie to zauważyliście. I od razu chciałbym Wam wytłumaczyć taką rzecz, że jeżeli macie taką możliwość, no to zróbcie sobie jakieś tam zastrzały i możecie sobie dorobić jakieś belki poprzeczne, te zawiesia sobie przykręcić. Ja postanowiłem oprzeć profile nośne na profilu przyściennym. Ten profil jest bardzo dobrze zamocowany, czyli on pełni funkcję no, takiego trochę nośnika tych profili. No wiem, że tak nie powinno być, ale no, według mojego doświadczenia to zagra. Wy róbcie po prostu jak uważacie. I tyle. Chyba o wszystkim powiedziałem. Jeżeli macie jakieś pytania, no to śmiało piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiadać na bieżąco. No i koniecznie no, wyraźcie swoją opinię, co sądzicie o tym patencie. Czy to jest dobry patent, czy to jest niedobry patent. Mi się wydaje, że troszeczkę czasu on zajmuje, ale finalnie i tak musiałbym ten czas poświęcić na jakieś tam klejenie dookoła, uszczelnianie jakimś uszczelniaczem, czyli tak naprawdę jedno i to samo, jeżeli chodzi o czas wyjdzie. Takie jest moje zdanie. Jakie jest Wasze, no to po prostu piszcie w komentarzach. Zakładam z góry, że ten film będą oglądać też osoby początkujące, dlatego dla Was specjalnie w opisie tego filmu macie wszystkie elementy tutaj tego sufitu no podlinkowane gdzieś tam w internecie, żebyście sobie mogli wszystkie łączniki, wszystkie, nie wiem, no jakieś tam zawiesia i tak dalej, żebyście sobie mogli no zobaczyć, ile to kosztuje, jak to wygląda, jeżeli byście gdzieś tam u siebie chcieli coś takiego robić. Dobra, nie rozgaduję się, mam nadzieję, że ten film nie wyszedł jakoś tam mega nudny. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.